Cześć, witam serdecznie. Chciałem dzisiaj Wam powiedzieć kilka słów na temat podstawowego serwisu motocykla Enduro Cross. Zwrócić uwagę na czynności serwisowe, które możecie wykonać we własnym zakresie, ale też zwrócić uwagę na to, jakie zazwyczaj błędy popełniacie, mając jeszcze nieodpowiednie doświadczenie, nawet przy tych podstawowych, właśnie kwestiach serwisowych. Pierwszy temat to jest zagadnienie zestawu napędowego w motocyklu off-roadowym. Tu akurat mamy zestaw oringowy, czyli łańcuch oringowy, bo łańcuchy dzielą się na dwie kategorie, czyli oringowe i bezoringowe, taka kwestia podstawowa, czyli jak naciągnąć prawidłowo łańcuch i jak sprawdzić jego stopień zużycia. Podstawową metodą sprawdzenia stopnia zużycia jest odejście łańcucha na zębacce tylnej, czyli jeżeli tutaj patrzymy, że łańcuch odchodzi już powiedzmy na około 1,5 cm to oznacza, że łańcuch jest bardzo mocno wyciągnięty. W tym przypadku ten luz jest jeszcze prawidłowy, taki, że możemy spokojnie na tym łańcuchu jeszcze jeździć. Druga kwestia to jest stopień wyciągnięcia. Stopień wyciągnięcia na całym obwodzie łańcucha sprawdzamy obracając tylnym kołem i sprawdzamy, czy ten luz jest po prostu stały. Jeżeli łańcuch w danym miejscu jest luźniejszy, a w późniejszym, na przykład, ciaśniejszy. To niestety też oznacza, że łańcuch jest nierówno rozciągnięty i jego eksploatacja praktycznie jest już niemożliwa. Jeżeli chodzi o kwestię sprawdzenia luzu takiego bieżącego, Najłatwiejszą metodą jest postawienie motocykla na krzesełku centralnym. No tu akurat mamy na takim podnośniku tylnym. Najlepiej jest motor postawić na centralnym podnośniku i w momencie, kiedy koło jest w zwisie, czyli nie opiera się o ziemię, sprawdzamy luz pomiędzy łańcuchem a ślizgiem. Mniej więcej ten luz powinien się mieścić w grubości dwóch palców luźnych, prawda? I wtedy wiemy, że ten łańcuch nie będzie zaciasny. Dobrze jest jeszcze sprawdzić ten naciąg łańcucha w momencie, kiedy. Osoba, która jeździ motocyklem, siedzi na motocyklu i wtedy sprawdzamy, czy on jeszcze nie jest za mocno przepięty. Wtedy również ten łańcuch powinien być stosunkowo luźny. I na co należy zwrócić uwagę? Jeżeli chodzi o regulację łańcucha, mamy tutaj system śrubowy. W większości motocykli terenowych jest to tak samo rozwiązane. Jest odpowiednia skala jest zaznaczony punkt na wahaczu, skala na takim elemencie przesuwnym i odpowiednio regulujemy, dociągając łańcuch do tyłu właśnie tą śrubą wykręcając ją. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, żeby śruby z obydwu stron wahacza były idealnie proporcjonalnie wyciągnięte, wykręcone tak, żeby koło nie było skantowane, bo w momencie kiedy nierówno ustawimy ten oś tylnego koła, może to spowodować spadanie tego łańcucha w czasie jazdy. Bardzo istotna kwestia, w momencie kiedy przed dociągnięciem osi mamy tutaj prawidłowy luz na łańcuchu. Po dociągnięciu osi również należy sprawdzić jeszcze raz ten luz, bo zazwyczaj jest tak, że po dociągnięciu osi łańcuch się jeszcze mocniej dopina. Czyli sprawdzamy jeszcze raz po dociągnięciu osi. W sytuacji, kiedy ten łańcuch nam się dopiął po dokręceniu osi koła, musimy jeszcze raz odkręcić tą oś i minimalnie zluzować o 2-3 obroty śruby, tak aby po dokręceniu ten luz był prawidłowy. To jest taka podstawowa kwestia. No i oczywiście dbamy o czystość łańcucha. Pamiętajcie, że im częściej będziecie go czyścili, przede wszystkim po każdej jeździe i smarowali odpowiednimi preparatami, to naprawdę się przekłada na żywotność tego zestawu napędowego. To samo się tyczy zębatek. Jeżeli smarujemy zestaw napędowy, tak samo zębatki nie chodzą na sucho i również one wtedy mają dużo większą wytrzymałość. To jeśli chodzi o zestaw napędowy. Druga kwestia, taka serwisowa, bardzo istotna. To jest wymiana klocków hamulcowych przez większość użytkowników uważana za bardzo prostą czynność. No nie jest to skomplikowana czynność, ale należy pamiętać o pewnych kwestiach, takich jak wiadomo, żeby wymienić prawidłowo klocki, najlepiej jest zdjąć jarzmo, cały tutaj zacisk hamulcowy, i musimy cofnąć tłoczki hamulcowe w zacisku. W momencie, kiedy cofamy klocki, tłoczki hamulcowe, Podnosi nam się poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym pompy hamulcowej. I w momencie kiedy tego nie opuścimy tego płynu, nadmiar tego płynu spowoduje, że klocki mogą nam się te nowe później zablokować właśnie w, w układzie hamulcowym. Dlatego przed wymianą klocków po cofnięciu, przed cofnięciem tych tłoczków, należy odkręcić dekiel pompki i nadmiar tego płynu, który nam się tutaj pojawi, przy cofnięciu usunąć. W momencie kiedy mamy już włożone nowe klocki dopompowujemy je, prawda, tak żeby złapały tarcze i ponownie sprawdzamy poziom płynu hamulcowego i odpowiednio go uzupełniamy lub usuwamy nadmiar tego płynu. To jest bardzo istotne, bo w momencie, kiedy będziemy mieli za dużo płynu w układzie hamulcowym, a płyn ma tendencję po rozgrzaniu do poszerzania swojej objętości, może się zdarzyć, że w trakcie jazdy, kiedy nam hamulec się bardzo mocno zagrzeje, po prostu klocki się zablokują na tarczy. No i zazwyczaj przyczyną jest właśnie nadmierna ilość płynu hamulcowego nieusuniętego przy wymianie klocków na nowe. To jest taka druga kwestia. Kolejna kwestia wymiana świecy w motocyklu. Też prozaiczna niebez... czynność, łatwa, natomiast w pewnych motocyklach, szczególnie w silnikach czterosuwowych dostępność tutaj do, do świecy zapłonowej jest dosyć skomplikowana. W tym przypadku mamy Yamaha WR250. Tutaj wymiana świecy łączy się niestety ze ściągnięciem całego zbiornika, airboxu tak zwanego, czyli tutaj tego zbiornika, w którym znajduje się filtr powietrza. Trzeba dosyć mocno tutaj to wszystko rozbroić, natomiast najważniejsza kwestia jest taka, że przed wykręceniem świecy musimy doprowadzić tutaj całą tą część motocykla do, do porządku, czyli wyczyścić po prostu wszystkie elementy, tak żeby przy wykręceniu świecy... Do środka nam nie wpadły jakieś zanieczyszczenia. Bardzo istotne jest też przed wykręceniem świecy, żeby bardzo dokładnie wydmuchać tutaj gniazdo świecy, prawda? Czyli ten kanał, do którego wkładamy świecę. Tak, żeby mówię, wszelkiego typu zanieczyszczenia nie dostały nam się po wykręceniu świecy, nie wpadły nam do cylindra. No, jeszcze taka wskazówka. Pamiętajcie, stosujcie odpowiednie narzędzia, czyli klucze do wykręcania świecy raczej proponowałbym zakupić odpowiednie narzędzie serwisowe do wykręcenia świecy dedykowane przez producenta bo to też ma bardzo duże znaczenie w przypadku na przykład motocykli o klasycznej ramie tam jest bardzo ciasny dostęp do tej świecy czyli zwykły klucz taki nam najprawdopodobniej nie wejdzie musimy zastosować klucz fabryczny danej marki Dużo łatwiej jest wymienić oczywiście świecę w przypadku motocykli dwusuwowych. Tam zazwyczaj dostęp do tej świecy jest dużo łatwiejszy, ale też należy zwrócić uwagę, żeby przed wymianą tej świecy, przed wykręceniem świecy, dokładnie oczyścić sobie cały, że tak powiem, osprzęt motocykla tam nad świecą, tak żeby nam jakieś zanieczyszczenia się nie dostały do cylindra. Kolejna kwestia, taka też prozaiczna w sumie, łatwa do, 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 do przeprowadzenia, kwestia serwisowa. W przypadku motocykli, w których mamy sprzęgło mechaniczne, nie hydrauliczne, to jest odpowiednie doregulowanie luzu tutaj na klamce. Pamiętajcie, że klamka sprzęgłowa w przypadku tych mechanicznych sprzęgieł, czyli sterowanych mechanicznie na lince, musi mieć wstępnie odpowiedni luz. Nie możemy sobie tak doregulowywać klamki sprzęgłowej tutaj za pomocą właśnie pokrętła, że mamy całkowicie skasowany ten luz, ponieważ po prostu może dojść do sytuacji, że po zapaleniu silnika sprzęgło będzie podwieszone, nie będzie do końca wysprzęglone, no i może nastąpić uszkodzenie tarcz sprzęgłowych i przekładek. Będzie się po prostu to sprzęgło ślizgało. Jeszcze taka uwaga, pamiętajcie, że to pokrętło. Po to jest właśnie tak zrobione i łatwo dostępne, żeby również korzystać z niego w trakcie jazdy. Czyli w momencie, kiedy doregulujemy sobie odpowiednio luz na zimnym silniku, może się zdarzyć, że po zagrzaniu silnika ten luz wzrośnie, będzie coraz większy, ponieważ sprzęgło będzie się grzało. Wtedy w bardzo łatwy sposób właśnie tym pokrętłem doregulowujemy sobie w trakcie. Eksploatacji luz, kasując go po prostu. Pamiętajcie jednak, że po wystygnięciu silnika ponownie musimy wrócić do prawidłowego luzu. Druga kwestia jeszcze, jeśli chodzi o smarowanie linki, to też jest bardzo istotne. Bardzo wiele osób zaniedbuje te linki. Później jest problem, że sprzęgło chodzi za ciężko. Natomiast bardzo prostym systemem do przesmarowania linek są takie właśnie specjalne urządzenia dostępne w większości sklepów tematycznych. Można to zakupić, gdzie normalnie podciśnieniowo zwykłym takim sprayem smarującym można tą linkę bardzo łatwo przesmarować. No i polecam praktycznie po każdym treningu zajrzeć do linki, sprawdzić jak ona pracuje i oczywiście ją przesmarować. Tutaj mam takie specjalne urządzenie, właśnie do smarowania linek sprzęgłowych. Jest to bardzo fajne urządzenie, proste w obsłudze, niedrogie. Musimy zdemontować w górnej części linkę, zdjąć z klamki sprzęgłowej. Nakładamy to urządzenie na pancerz. Tutaj jest taki specjalny otworek, do którego wkładamy końcówkę takiego, tego typu sprayu smarującego i po prostu podciśnieniowo wtryskujemy. Zawartość smaru do linki. Czekamy, smarujemy tak długo, aż pojawi nam się ten smar w dolnej części linki przy wysprzęgliku. I tak naprawdę tego typu urządzenie powoduje, że możemy bardzo łatwo i szybko właśnie przeserwisować linkę, a naprawdę efektywność i lekkość pracy sprzęgła dzięki tego typu urządzeniu będzie dużo większa. Taką ostatnią czynnością serwisową, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę. Jest y, 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 odpowietrzanie y, przedniego zawieszenia, y, lag. Tutaj w górnej części zawieszenia każde zawieszenie y, ma odpowietrzniki mechaniczne, takie śrubki. Pamiętajcie, że po każdej jeździe, praktycznie, y, tym bardziej po jeździe takiej intensywnej, po jakimś mocnym treningu czy po zawodach, należy te śrubki wykręcić. Wtedy usłyszycie y, syczenie powietrza. W momencie, kiedy to się skończy, dokręcamy z powrotem te śrubki prawidłowo, tak, żeby one oczywiście się nie wykręciły w czasie jazdy. I mamy zawieszenie odpowietrzone. Jest to bardzo prosta czynność serwisowa, a dzięki właśnie odpowietrzeniu, zawieszenia nie wytwarza nam się nadmierna poduszka powietrzna w lagach. I to powoduje, że po pierwsze zawieszenie chodzi dużo lepiej, bardziej sprężyście, no i nie wytwarzamy dodatkowego ciśnienia powietrza, które będzie szukało gdzieś ujścia i zazwyczaj niestety za mocno zapowietrzone zawieszenie powoduje, że wybija nam olej uszczelniaczami właśnie zawieszenia. Jest to bardzo częsta przyczyna tego typu usterek. Także warto odpowietrzać zawieszenia po każdym treningu. Również możemy zastosować zamiast śrub właśnie tych odpowietrzających, są na rynku dostępne do wszelkiego typu zawieszeń, odpowiednie odpowietrzniki takie mechaniczne, które po przyciśnięciu spuszczają nam automatycznie nadmiar ciśnienia w zawieszeniu. Jest to dużo łatwiejszy system, nie musimy wtedy używać po prostu śrubokręta do tego. I do tego możemy odpowietrzać te lagi również w trakcie treningu, czyli jak robimy postój, można sobie przycisnąć taki guziczek i automatycznie zawieszenie jest odpowietrzone. Jeżeli podobał Ci się nasz film, subskrybuj nasz kanał. Dziękuję.